Huzarzy śmierci. Jeden z najskuteczniejszych polskich oddziałów wojskowych, znany z odwagi, determinacji i skuteczności w walce. Walczący w ciężkich warunkach, często w odległych od siebie miejscach, lecz słynący z taktyki polegającej na szybkim i zdecydowanym ataku, mającym zaskoczyć przeciwnika. Doskonale wyszkoleni i wyposażeni w nowoczesną broń, pozwalającą im na skuteczne przeprowadzanie działań bojowych. Określani mianem bezlitosnych wojowników z ciągnącą się za nimi, lecz nie do końca zgodną z prawdą pogłoską o porywczych, groźnych mścicielach spod znaku trupiej główki, którzy nigdy nie biorą jeńców. Zanim jednak na dobre rozpoczniemy dzisiejszy film, muszę wam koniecznie podziękować za wspaniałe, motywujące do dalszej ciężkiej pracy komentarze, lajki i suby z dzwoneczkiem, które pozostawiacie. To właśnie dzięki wam ten kanał rośnie w siłę, za co nisko chylę czoła. Oczywiście w ramach wsparcia zapraszam was także do naszego sklepu, gdzie możecie nabyć naszą autorską grę planszową oraz inne ciekawe produkty. Z góry dziękuję w imieniu własnym i całego naszego zespołu. Nie przedłużając, startujemy. Choć wspomniani na początku tego filmu członkowie jednostek specjalnych walczyli dla wszystkich Polaków w imię zachowania naszej niepodległości ponad 100 lat temu, to na kartach historii zapisali się jako oddział składający się głównie z polskich ochotników, pochodzących z różnych części naszej ówczesnej ojczyzny, ale siejących przy tym postrach wśród ruskich podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. To właśnie ten dywizjon wciąż uznawany jest za jedną z najbardziej legendarnych jednostek polskiej armii, a dzięki bohaterstwu i poświęceniu w walce z bolszewikami jego żołnierze stali się symbolem walki o niepodległość. Pewnie dlatego, gdy tylko pojawiła się informacja, że w Kijowie ogłoszono, iż rozpoczęto formowanie pierwszej polskiej jednostki specjalnej na Ukrainie, podległej tamtejszemu Ministerstwu Obrony, w której to doświadczeni polscy byli żołnierze oraz ochotnicy już walczący na Ukrainie mają wykonywać zadania rozpoznawcze oraz dywersyjne, informacja ta została szybko wykorzystana w putinowskich mediach. Pojawiły się porównania do wspomnianych Huzarzy śmierci i jednego z ich znaków rozpoznawczych, czyli trupiej główki, do niemieckiego SS. Pojawiła się również wypowiedź rzeczniczki rosyjskiego MSZ-u Marii Zacharowej, ostrzegająca, iż przy takiej formie zaangażowania Warszawy w wojnę na Ukrainie, Polska powinna liczyć się z możliwością bezpośredniego wciągnięcia w konflikt. I choć do tego typu gróźb większość z nas pewnie się przyzwyczaiła, to jednak może człowieka nieco zszokować fakt, że najwyraźniej macki Kremla sięgają także do węgierskich gazet. Bo jedna z nich również poszła po bandzie, o czym zresztą przekonacie się za chwilę. Nim jednak dojdziemy do tego, to muszę przyznać, że w gruncie rzeczy nie do końca wiem, o co pani Zacharowa robi takie wielkie ajwaj. Tym bardziej, że przecież Polacy, czy też inne narodowości jako ochotnicy walczą przeciw wojskom Putina, co wiadome wszem i wobec praktycznie od momentu rozpoczęcia rosyjskiej agresji. Czemu w Kijowie? Ponieważ to... Dlaczego jestem w Kijowie? Byłem 4 miesiące w Charkowie. Według ukraińskiego prawa byłem bandytą z karabinem maszynowym. Kolesiem z rosyjskim paszportem, który biega po ukraińskim lesie. Ludzie dostają wypłatę za swoją pracę. Ja nie dostawałem wypłaty. Nie byłem oficjalnie zarejestrowany w armii. Okazało się, że mogłem być zarejestrowany tylko w Legionie Międzynarodowym. Czyli de facto, od chwili, gdy tylko ukraiński prezydent zapowiedział utworzenie Legionu Międzynarodowego w składzie obrony terytorialnej, zwracając się wówczas z apelem do obywateli państw wspierających Ukrainę, że wszyscy, którzy chcą przyłączyć się do obrony bezpieczeństwa w Europie oraz na świecie, mogą przyjechać i stanąć ramię w ramię z Ukraińcami przeciwko agresorom XXI wieku. Tak też się stało. I niedługo później został utworzony legion liczący sobie około 20 000 żołnierzy kontraktowych, wśród których znaleźli się również Polacy, po w teorii otrzymanej od MON-u zgodzie. Pod komendą Kijowa przeciw rosyjskiej armii walczą m.in. amerykańscy weterani wojen w Iraku i Afganistanie, Gruzini, Czeczeńcy, białoruscy przeciwnicy Łukaszenki, czy nawet Rosjanie nienawidzący kremlowskich władz. Jestem z Rosji, z Moskwy. Musiałem uciekać, bo inaczej skończyłbym w więzieniu. Chciałem pokazać mój paszport Federacji Rosyjskiej. Nie żyję już w tym kraju i żyć nie będę. Pali się. Niech się pali Federacja Rosyjska. Zarejestrowali mnie w Legionie, gdzie teraz służę. Wysyłają nas w miejsca walk i wykonujemy swoją robotę. Gdy poszedłem do wojska, moja mama w ogóle nie wierzyła, że mnie przyjmą z powodu mojego obywatelstwa. Potem powiedziała do mnie: Artiom, masz już 18 lat, jesteś dorosły i możesz o sobie decydować. Teraz w 100% mnie popiera, że jestem w armii. Tym razem jednak sprawa wydaje się być o tyle bardziej kontrowersyjna dla samych kremlowskich władz i ich propagandowych mediów, że powstająca jednostka specjalna złożona ma być tylko z samych polskich obywateli, będących byłymi żołnierzami oraz ochotnikami już walczącymi na Ukrainie. Grupa ta ma zostać wydzielona z Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy i podlegać bezpośrednio Ministerstwu Obrony. Na dodatek Polski Legion Ochotniczy, bo tak mają ponoć nazywać się Huzarzy Śmierci 2.0, to jednostka, której organizacją m.in. zajmuje się nieujawniony z nazwiska obywatel Polski, doświadczony w walkach, m.in. również na Ukrainie. Nowa polska grupa ma nie być typową, lecz elitarną, zajmującą się głównie zadaniami specjalnymi, polegającymi na dokładnym rozpoznaniu przeciwnika i terenu oraz dywersji. Co również mogło nie lada podnieść ciśnienie rosyjskiej wierchuszki, to fakt, że polska jednostka ma ściśle współpracować z już istniejącymi tego typu oddziałami składającymi się tylko z byłych żołnierzy rosyjskich i białoruskich sił specjalnych, walczących również przeciwko putinowskiej Rosji, o czym informował zresztą jeden z polskich dziennikarzy, będący uczestnikiem tego spotkania organizacyjnego, które odbyło się w Kijowie. Ja przedwczoraj uczestniczyłem w tym spotkaniu, można powiedzieć. Tam byli organizatorzy z polskiej strony, było kilku naszych ochotników, był przedstawiciel ukraińskiego wojska, MON-u, ale także, co ciekawe, było dwóch Rosjan, dowódców oraz szef sztabu podobnej jednostki specjalnej, tylko że złożonej z Rosjan. Mało kto o tym wie, że taka jednostka walczy, cieszy się tu bardzo dobrą opinią i skutecznością i bardzo prawdopodobne, że właśnie na niej będzie wzorowana ta polska jednostka. Rosjanie tutaj zadeklarowali pełną współpracę, stosunki między panami są bardzo pozytywne. Tam właśnie przedstawiciel strony ukraińskiej powiedział, że w odróżnieniu właśnie od tych Rosjan czy Białorusinów, którzy naprawdę musieli bardzo ostro pracować, żeby pokazać się, że można im zaufać, że oni naprawdę są skuteczni po stronie ukraińskiej, to powiedział, że z Polakami będzie tutaj znacznie łatwiej i że oni książeczki wojskowe, no bo to jest oczywiście podstawą do sformalizowania ich jednostki, mogą otrzymać bardzo szybko, nawet w ciągu tygodnia czy dwóch. Selekcją ochotników do polskiej jednostki mają zająć się specjaliści z Polski i Ukrainy, a baza tej grupy specjalnej ma znajdować się w obwodzie kijowskim. Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem, polski obywatel, który zamierza wstąpić do armii innego kraju lub obcej organizacji wojskowej, musi uzyskać zgodę na tę służbę od ministra obrony narodowej. Tak jak wspomniał polski dziennikarz w spotkaniu na terenie Kijowa, podczas którego ogłoszono formowanie się pierwszej jednostki specjalnej złożonej tylko z Polaków, wzięli udział przedstawiciele ukraińskiego resortu obrony, organizator jednostki będący polskim obywatelem, kilku polskich ochotników oraz komendant i szef sztabu walczącego po stronie Ukrainy rosyjskiego korpusu ochotniczego. Lecz ze względów bezpieczeństwa osoby te pozostają anonimowe. Jak natomiast wynika z niektórych doniesień mediów zachodnioeuropejskich, podobnego typu jednostki mają także utworzyć Amerykanie i Niemcy. Oczywiście pojawiające się w przestrzeni medialnej tego typu informacje są niezwykle szybko wykorzystywane w celach propagandowych, zarówno przez prokremlowską propagandę, jak i media w innych krajach przychylnych Putinowi. Dzięki czemu rozsiewane są niemal od razu dezinformacyjne rewelacje, jakoby w konflikt miały włączyć się regularne siły natowskie. Tak też się stało i tym razem. I to jeszcze pod koniec zeszłego roku, kiedy jedna z węgierskich gazet napisała, że na Ukrainie pojawił się oddział utworzony z polskich oficerów sił specjalnych i bojowników pod dowództwem NATO, których rzekomym zadaniem miała być identyfikacja i pozbywanie się z obwodu dniepropietrowskiego ludności nastawionej prorosyjsko. Jakby tego było mało, to w wiadomościach zawartych w tym pseudomedium informacyjnym, albo bardziej ścieku medialnym, stwierdzono, iż źródłem takowych rewelacji jest informator z Sił Zbrojnych Ukrainy, iż do ukraińskiego miasta Marganiec przybył oddział polskich służb specjalnych i żołnierzy sił specjalnych przebranych w ukraińskie mundury. Zaznaczono też, że według tego samego swojego źródła w siłach zbrojnych Ukrainy jednostka ta nie znajduje się pod ukraińskim dowództwem wojskowym, ale przeszła pod kontrolę operacyjną dowództwa NATO i że armia rosyjska już kilka razy informowała o obecności polskich najemników wywodzących się z sił natowskich, a walczących po stronie kijowskiego reżimu. No tak. I to by się nawet zgadzało, bo przecież według zapewne tych samych wiarygodnych inaczej źródeł w putinowskiej armii, to nawet polskie kobiety wyrzynają rosyjskich żołnierzy w pień. Czy też Polska niebawem zajmie Ukrainę, bo znowu chce być od morza do morza. Albo że Warszawa to tradycyjne ruskie miasto, jak twierdził pan Sołowiow. Wiemy, że w części wyższych kręgów politycznych w Polsce jest idea stworzenia wielkiego państwa od morza do morza. Przed II wojną światową dużo o tym mówili. To była idea fix. Albo przejść się śladami wielkiego rosyjskiego wojska XVIII wieku, które przemaszerowało po całości ówczesnych niemieckich ziem i sprawdzić, jak tam sprawy w od stuleci tradycyjnie rosyjskim mieście Warszawie. Tego typu wypowiedzi i szereg innych wyssanych z palca artykułów coraz częściej zalewa przestrzeń medialną. I to nie tylko w Polsce, ale generalnie na całym wręcz świecie. Wiem, bo prawie pod wszystkimi moimi filmami, a szczególnie tymi dotyczącymi konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, niemal zawsze pojawiają się rosyjskie trolle. Ale na całe szczęście, oprócz ludzi walczących z bronią w ręku przeciwko putinowskiej Rosji, są również ci, którzy punktują takie fake newsy, dlatego pamiętajcie, że agresja Rosji to nie tylko ataki militarne, ale również nasilająca się dezinformacja, mająca nas zastraszyć w każdy dostępny im sposób. Więc po prostu nie bójmy się i nie ulegajmy jej, bo co ma być, to i tak będzie, a my i tak nie mamy na to zbyt wielkiego wpływu. Wprawdzie państwa członkowskie NATO udzielają Ukrainie pomocy wojskowej w celu odparcia rosyjskiej agresji, ale nie prowadzą bezpośrednich walk, więc wszelkie sugestie w rosyjskich czy też innych mediach twierdzące inaczej są po prostu kłamliwe. Ukraina otrzymuje broń w celu przywrócenia swojej integralności terytorialnej w granicach uznawanych przez społeczność międzynarodową. Oczywiście musimy mieć również świadomość, że pomoc militarna udzielana przez Polskę, USA i inne kraje natowskie Ukrainie w jakiejkolwiek formie z pewnością bardzo mocno irytuje kremlowskie władze. Ale nie bądźmy także naiwni, że gdyby tej pomocy nie było, to Rosja zajęłaby tylko kraj naszych sąsiadów i na tym by poprzestała. Pamiętajmy, że wiele wypowiedzi i całe lata polityki Putina świadczą o tym, że jego plany zdecydowanie zakładały przywrócenie wpływów wielkiej Rosji przynajmniej do takiej formy, jak miało to miejsce za czasów ZSRR. Właśnie z tego powodu obrany dotychczas kierunek wydaje się być jedynym słusznym i mogącym zapewnić nam jako polskiemu społeczeństwu wolność i bycie suwerennym krajem, a nie sługusem wschodniego despoty żyjącego swymi chorymi imperialistycznymi mrzonkami. Wielu specjalistów uważa, iż dotychczasowe sukcesy Kijowa, szczególnie te z 2022 roku, opierały się głównie na rosyjskich błędach i zbyt ambitnych planach wojsk Putina. Jednocześnie zwracają oni uwagę na niewiadomą, związaną z tym, czy Zachód na pewno wciąż będzie w stanie zaspokajać potrzeby Ukraińców w zakresie amunicji. Coraz częściej pojawiają się także opinie ekspertów wojskowych stwierdzające, iż jeśli Ukraina nie wygra wojny do końca tego roku, to te działania zbrojne mogą przerodzić się w przewlekły konflikt na korzyść niestety prezydenta Rosji Władimira Putina. Dlatego powinniśmy z jednej strony być wdzięczni tym z nas, którzy mają na tyle odwagi i determinacji, że ryzykując własnym życiem chcą walczyć przeciwko putinowskiej hordzie, jak nasi rodacy z Polskiego Legionu Ochotniczego. Ale z drugiej strony musimy mieć także świadomość, że jeśli nawet trafiają oni na Ukrainę w legalny sposób, to obecność zachodnich wojskowych ochotników na Ukrainie jest teoretycznie sprzeczna ze wspólnymi wysiłkami administracji Bidena i sojuszników z NATO, aby uniknąć bezpośredniego zaangażowania w wojnę z Rosją całego sojuszu. Ale też dlaczego to Zachód zawsze ma tańczyć tak, jak Putin zagra, skoro on od lat używał i używa najemników z grupy Wagnera i nigdy się z tym nie krył. Właśnie nawet z tego powodu życzę naszym polskim ochotnikom, żeby naprawdę mocno skopali ruskie dupska. A na koniec, dla rozładowania napięcia, pokażę wam jeszcze tylko jedną ciekawostkę. Jak Ukraińcy niemal w każdy możliwy sposób potrafią wkurzać Rosjan i mają na to coraz ciekawsze sposoby. to na przykład auto poruszające się po Kijowie, którego właściciel na bieżąco informuje o stratach putinowskiej armii i dość dosadnie pokazuje, co myśli na temat ruskich. Sława Ukrainie, herojem sława, pomagają Rosji, pizdo, Moskwi, pizdo, Mosku. Tyle na dziś, dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do następnego materiału. Hej!